Panie marszałku, Wysoka Izbo, odniosę się do kwestii, które były bardzo szerokie, wykraczające poza przedłożenie senackie, aczkolwiek jestem przekonana, że warto pewne kwestie wyjaśnić i na pewne sprawy odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Po pierwsze, od początku byliśmy życzliwi i przyglądaliśmy się życzliwością tej inicjatywie, wspieraliśmy ją oraz jest jasne, że stanowisko rządu w stosunku do tych przepisów zaproponowanych przez Senat jest pozytywne i tutaj też analitycznie wsparliśmy Senat, by te zapisy były jak najbardziej korzystne dla dzieci, dla rodzin, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Także przyłączam się do tych wszystkich opinii, że przedłożenie jest dobre, rozwiązuje problemy, a myślę, że na tym nam przynajmniej w dużym stopniu wspiera dzieci i wspiera rodziców, więc jesteśmy tutaj co do tego zgodni. Natomiast wpłynęła poprawka klubowa. Ona też jest odpowiedzią na pytania między innymi pani poseł Szumilas. Ona dotyczy zwiększenia limitów związanych z dotacją podręcznikową. Mamy sytuację bezprecedensową. Prawie 200 tysięcy dzieci ukraińskich trafiło do polskich szkół. Teraz jeszcze liczymy, ale myślimy, że w tym roku będzie i rozpoczęło 180 tysięcy, więc musimy tu zwiększyć limity. Pieniądze na to są. Uwaga, pieniądze na to są. Mamy na to pieniądze. Natomiast są pewne przepisy związane z dyscypliną budżetową, więc dzisiaj ta poprawka, którą przedłożył klub, ona będzie realizowała i stworzy możliwość przekazania zwiększonych środków na podręczniki. Natomiast padło tutaj dużo pytań natury ogólnej, między innymi jak wspieramy, co robimy, jeśli chodzi o dzieci, które doświadczają problemów w nauce, nie tylko z niepełnosprawnościami, ale z tymi głównie, więc działania są szerokie, wszechstronne. Chcę tylko zaznaczyć, że subwencja dotycząca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to prawie 11 miliardów. To jest naprawdę duża kwota, a od 1 września do szkół trafiło ponad 0,5 miliarda dodatkowych środków, które są przeznaczone na zatrudnienie w szkołach specjalistów, psychologów, pedagogów specjalnych. Stworzyliśmy takie stanowisko jak pedagog specjalny na logopedów i neurologopedów, tudzież innych specjalistów. To bardzo ważne zadanie, które też przełoży się na dodatkowe środki na przyszłą subwencję. I to są bardzo ważne działania, zarówno finansowe, jak i faktyczne. Zmieniamy podejście do wczesnego wspomagania, tworzymy warunki do tego, by wesprzeć rodzinę, która dowiaduje się bądź ma takie informacje, że dziecko może być zagrożone niepełnosprawnością. Właściwie od pierwszych tygodni obejmujemy i chcemy objąć taką rodzinę wsparciem, a przede wszystkim dziecko odpowiednią terapią, by mogło te deficyty rozwojowe, które są możliwe do skompensowania, żeby można było w taki sposób dzieci wesprzeć. Wiemy, że to jest 65% dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w szkołach ogólnodostępnych. Tworzymy pilotaże specjalistycznych centrów wspierania edukacji włączającą, czyli łączymy siły szkół specjalnych i szkół ogólnodostępnych w jak najbardziej profesjonalnym wsparciu dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wiemy, że to jest około 4% populacji wszystkich dzieci, ale 1/3 dzieci, to są badania między innymi związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, że doświadcza różnego rodzaju problemów psychologicznych, pedagogicznych. Dlatego ważni są specjaliści w szkole, ważne jest odpowiednie podejście. I tutaj to oczywiście się dzieje. Przygotowujemy szersze rozwiązania, bardzo je mocno konsultujemy, ponieważ środki, które trafiają, są bardzo duże do samorządów na wsparcie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale ważne, że one były trafnie skierowane i odpowiednio to wsparcie było zrealizowane.
Tutaj zawsze warto ten system doskonalić. Cały czas jesteśmy w konsultacjach, jeśli chodzi o te rozwiązania. Pytania były różne, w jaki sposób będą te koszty przewozu przekazywane. Między innymi tutaj pani poseł Kozanecki odpowiada na podstawie umowy zawartej z rodzicami. Jeśli chodzi o to, czy dziecko musi uczęszczać do najbliższej szkoły, żeby rodzice otrzymali zwrot. Nie, jeśli szkoła nie realizuje działań związanych z edukacją, z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, jest wolność, rodzic wybiera szkołę, którą uważa za najlepszą. Jeśli dziecko jest w obowiązku szkolnym, to taki zwrot się należy. I tutaj, kiedy wzrośnie subwencja? No, subwencja wzrasta co roku, a w tym roku planowana jest bezprecedensowy wzrost subwencji oświatowej. Nie było tego, takiego wzrostu w historii, odkąd ja jestem posłem, a to już jest trochę, od 2006 roku, ponieważ prawie 21% planuje się, że wzrośnie subwencja w stosunku do planowanej w poprzednim roku. Ona będzie przekazana między innymi na specjalne potrzeby edukacyjne, na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i inne zadania związane z edukacją, czyli odnoszę się do zaplanowanego budżetu na 2022 rok, to było 53 miliardy, a teraz będzie, jest planowane razem z tym, co jest w rezerwie, 64 miliardy, ponad 64 miliardy, to naprawdę jest potężny wzrost. 11,1 miliarda, tak to jest planowane, czyli ponad 20, prawie 21%. To są naprawdę potężne środki, które zasilą polskie samorządy i polskie szkoły. Czy to jest wystarczające? No wszyscy wiemy, że czas nie jest łatwy i dlatego też ponad 13 miliardów trafiło w tej chwili do samorządów, by zrealizować inne działania, nie mówiąc już o pieniądzach inwestycyjnych związanych z Polskim Ładem. Bardzo bliskie mi są kwestie, tutaj chcę się też trzymać prośby pana marszałka i mogłabym długo opowiadać o tym, co planujemy, ale wsparcie osób z niepełnosprawnościami to jest między innymi, ale moja działalność, współpracuję tutaj z Ministerstwem Rodziny i z Ministerstwem Zdrowia. Bardzo mocno się w to angażujemy i staramy się przygotować, ale też nie tylko rozwiązania ustawowe, ale przede wszystkim praktyczne, by ta edukacja była efektywna, by dawała możliwość dziecku, później jako człowiekowi dorosłemu, w sposób jak najbardziej pełny funkcjonować aktywnie w życiu dorosłym, bo o to też chodzi, byśmy pozwalali na godne życie dzieciom, które w końcu staną się dorosłe i będą mogły funkcjonować w społeczeństwie. Przed nami oczywiście dużo wyzwań. Myślę, że te działania są bardzo szerokie. Myślę, że one są wspólnie tutaj z całą komisją przygotowywane. Teraz będą pilotaże, zarówno oceny funkcjonalnej, bo chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że nie trzeba będzie mieć orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bo ono często jest trochę... Rodzic w tej chwili jest w sytuacji, że musi mieć orzeczenie dziecko, żeby dostać specjalne wsparcie. My chcielibyśmy, żeby to można było pominąć. Wystarczy specjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, która pokaże, w jakim zakresie trzeba to wsparcie udzielić, zarówno na poziomie szkoły, w trudniejszych przypadkach na poziomie poradni. I wtedy bardzo konkretnie, bardzo celowane środki chcemy, żeby do dzieci trafiały. Jest to bardzo skomplikowany projekt, wrażliwy projekt, więc chcemy, żeby to było w dyskusji i w konsensusie ze wszystkimi środowiskami podjęte. Jeszcze teraz kwestia dzieci z Ukrainy. Właściwie jedne z pierwszych działań, jakie podjęliśmy, to przede wszystkim takie zalecenia psychologiczne, pedagogiczne, które były przekazane szkołom, między innymi też i poradniom, też możliwość zatrudnienia pomocy nauczyciela do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Natomiast system orzecznictwa jest zupełnie inny na Ukrainie, w Ukrainie i my dajemy możliwość przyjęcia do szkoły specjalnej dziecka, ale nie możemy jeden do jednego tych orzeczeń honorować, ale upraszczamy sposób otrzymania orzeczenia. Wiemy, że orzeczenie u nas dziecko ze specjalnymi potrzebami może mieć prawie 10-krotnie zwiększoną subwencję na
swoje potrzeby, więc my musimy jednak, kierując takie środki, przynajmniej w sposób mniej formalny, ale też tej ocena, te orzeczenie musi być wykonane i my tutaj bardzo uprościliśmy procedurę i staramy się i monitorujemy, na ile te problemy występują i dzisiaj szkoła specjalna może dziecko przyjąć warunkowo do momentu uzyskania orzeczenia, jeśli jest taka potrzeba, a dzieci w związku też ze zwiększoną liczbą specjalistów, a także w tym roku w ogóle godzin, prawie 3 miliony dodatkowych godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostało sfinansowane w polskich szkołach, też takie wsparcie otrzymują. Jestem na pytania, które niezbyt precyzyjnie odpowiedziałam, a ktoś będzie chciał jeszcze uzyskać odpowiedzi, to oczywiście przekażemy to na piśmie. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziękuję bardzo, pani minister. Dziękuję.